co więcej, nie jesteśmy w stanie, co gorsze, wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała przyszłość. Mamy rozmawiać o zawodach przyszłości, a my nie wiemy, jak to będzie wyglądało. To jest jakieś wyobrażenie przyszłości parowej. To jest tak zwany steampunk. Ludzie w XIX wieku, w wieku pary, wyobrażali sobie, że tak, po ulicach będą biegały konie, ale konie mechaniczne, tak, będzie wszystko napędzane parą, będą latały sterowce. Kto widział sterowce kiedyś? Sterowiec. To zdjęcie. A, no tak. Zapomniałem. Wiecie, co to jest? Telefon. Stacjonarny. A ktoś umie wykręcić numer telefonu? Cholera kujony. Słuchajcie, szczerze, kiedyś puścili gdzieś tam filmik, wzięli takich właśnie waszych ludowlatków, dali im telefon i oni nie potrafili, no byli Amerykanie, i oni nie potrafili wykręcić numer telefonu, dlatego się mówi wykręcić numer telefonu. Ale zdarzają się ludzie, którzy potrafią przepowiadać przyszłość. Wiecie, czyje ten pierwszy rząd się nie odzywa. Nie psuje mi to prezentacji. Książki to były kryształki utworową treścią, czytać można je było za pomocą optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy pomiędzy opłatkami. Za dotknięcie pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. To jest czytnik e-booków, tak? To, gdzie kto to napisał? Stanisław Lem. Facet, który pisał zajebiste książki science fiction. Co mam? Cholera, kuję. Tak, słuchajcie, poczytajcie książki Lema. Będziecie mogli zobaczyć, jak 50 lat temu on faktycznie przepowiadał przyszłość.